Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku, w którym będziemy weryfikować, jak poradzi sobie najlepszy skład Fortuny pierwszej ligi z sezonu 2022-2023 w Ekstraklasie. Do tego challenge'u przekształcimy Lechię Gdańsk w klub, który właśnie będzie miał wewnątrz siebie najlepszych zawodników Fortuny pierwszej ligi. Bramkarzem będzie Mateusz Płotnocki, overall 66 z Sandecji Nowy Sącz. Kolejnym zawodnikiem jest Dawid Junka, lewy obrońca, overall 71 z Wisły Kraków. Kolejnym zawodnikiem jest Vedran Dalic, Zagłębia Sosnowiec, overall 68. Naszym drugim środkowym obrońcą jest Michał Koj, overall 66 z Puszczynie Połomice. Kolejny Tomasz Wójtowicz, overall 68 z Ruchu Chorzów, Igor Sapała, overall 67 Wisła Kraków, Igbekeme 66 Wisła Kraków. Tutaj gości miał 2,5 miliona w piku wartości. Bonifacio 66 overalla, wiek 29, pod Beskidzie. Luis Fernandez, gwiazda na pewno Fortuny pierwszej ligi, overall 70. Zdenek Ondraszek, overall 67 Wisły Kraków. I ostatnim naszym zawodnikiem podstawowej jednostki jest Kamil Biliński, overall 68. I w taki sposób prezentuje się podstawowa jedenastka. Dodatkowo mamy do tego Pirulo, Hartherca, Małeckiego, Luka Kaplaniego, Dąbrowskiego. No i przechodzimy teraz do symulacji. Symulujemy tak naprawdę wszystkie mecze, które odbędą się do zimowego okienka transferowego. Przesymulujemy sobie to wszystko do 14 stycznia i zobaczymy, w jaki sposób i jak wysoko będzie znajdować się klub złożony z tych wybitnych piłkarzy pierwszej ligi. Póki co możemy zaobserwować, że idzie im naprawdę, naprawdę dobrze. Zweryfikujemy sobie także, kto został królem strzelców w naszej ekipie, kto strzelił najwięcej bramek, kto asystował najwięcej. Być może zostaną dodane jakieś zmiany personalne w tym podstawowym składzie. To zazwyczaj zdarza się w takich symulacjach. O, remis z Legią, to tak całkiem fajnie, pozytywnie. Wisła Płock zwycięstwo, Lech zwycięstwo, Miedź zwycięstwo. No ale grudzień się nam pięknie rozpoczął. Dokańczamy ostatnie 14 meczy i przechodzimy do weryfikacji, jak to u nas wygląda. Putnocki widać, że grał całe mecze, no ale to wiadomo, bramkarz jako jedyny. I najwięcej bramek, proszę bardzo, strzelił Pirulo, który tak naprawdę nie znajdował się w podstawowym składzie. A na drugim miejscu Daniel Szczepan, który także nie znajdował się w podstawowym składzie. Dość zaskakująca sytuacja. Igor Sapała z fajną ilością asyst. Zdenek Ondraszek, także 4 brameczki. Tomasz Wójtowicz, który gra na prawej obronie. Tutaj też bił 2 bramki. Michał Koj po jednej. Fernandez. Fernandez naprawdę zawodzi. 1 bramka i 3 asysty tylko. Patrząc na to, jakim on jest grajkiem w rzeczywistości, to naprawdę nie wygląda to jakoś super dobrze. No i przejdziemy sobie teraz do tabeli. A w tabeli znajdujemy się na trzecim miejscu. Proszę Państwa, tutaj jest szansa na zwycięstwo z nawet gdzieś tam powalczenie o to drugie miejsce z Lechem Poznań, jeżeli utrzymają taką formę nasi zawodnicy. Przechodzimy teraz znowu do pełnej symulacji kolejnych meczów. Ach, z pucharu odpadliśmy bardzo szybko, 3 porażki aż w grudniu. Ojojoj, to naprawdę nie wygląda zbyt różowo. Porażka jeszcze z Pogonią, porażka z Radomiakiem, porażka z Wisłą, porażka z Koroną. Remis zaledwie z Widzewem, ależ tutaj masa porażek, jeszcze z Legią, oj. To co udało im się zarobić w pierwszym semestrze, tak naprawdę myślę, że teraz zostanie to zaprzepaszczone. Spójrzmy, widzimy, że zawodnicy nie są zbyt zadowoleni. Pirulo, który był naszym królem strzelców, nie zdobył nawet jednej bramki. Daniel Szczepan tak samo. Luis Fernandez poprawił swoje statystyki, zdobywając 3 gole. Ale nic ponadto. Sapała po jednym golu i asyście. Kapani troszkę więcej. Ale wyglądało to naprawdę fatalnie. Pewnie w tabeli też spadniemy. No i też tak się dzieje. Znajdujemy się na 8 miejscu. Zaledwie zdobyliśmy 7 punktów w tym drugim kwartale. Wygląda to naprawdę słabo. Aczkolwiek patrząc na to, czego oczekiwaliśmy od naszych zawodników, czyli tak naprawdę utrzymania się. Jesteśmy w górnej połowie ekstraklasy, także ja uważam, że challenge jest zaliczony, a nawet można by powiedzieć, że wyszliśmy ponad to, czego oczekiwaliśmy. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. Adios!